Hej ponownie, witam się z Wami w kolejnej części mojej kolekcji notesów i zaczynamy jeszcze od dwóch włochaczy, z których to jeden jest takim włochatym cotem w kratkę. Środek jak środek, ale włochacz jest po prostu zacny, a drugi jest włochatą, puchatą sową, biedronkową. Ja się tam tym biedronkowym włochaczom oprzeć nigdy nie mogę, gdyż są cudne. I jeszcze mamy notes, który jest po prostu, wiecie co, to jest ala włochacz też, tylko jest ten, mania prześladowcza. No i jak zwykle linia z zakładką, gdzie jest ta zakładka, z różową zakładką. Ale tu wiecie, całą robotę robią. Jestem uzależniona od miziania takich notesów. Poczekajcie, przyciągnę sobie. Tak, tutaj mam knigę. Tak patrzę, żeby Wam prosto było. Która może notesem nie jest, ale takim rodzajem książki, w której można zapisywać swoje zaklęcia. I zobaczcie. Zaklęcie na. Będziesz potrzebować inspiracja, jak cast circle, otwierać koło, sekrety do sukcesu i użyj historii i efektów, tak? Czyli jakie są? Tutaj jest na 90 chyba, kiedyś patrzyłam. O, proszę, jakie piękne koło roku. Tak, na 90 zaklęć, także na pewno na rok starczy, bo toż to się przecież nie czyni non-stop. Dalsza sprawa, bardzo ładny zeszyt. Nie wiem, czy to widać, ale on jest taki jakby z folii metalicznej. Kratka, ale bardzo ładna okładka. Tutaj mamy serię Harry'ego Pottera, którą zakupiłam również tudzież w Biedronce. Nie mogłam się jej oprzeć. Tutaj mamy Gryffindor, tutaj mamy cały Hogwarts. Jak gdyby zajrzyj w zakamarki do Hogwartu, kolekcja do kolorowania i inne rzeczy. Fajna kratka, fajny notes, troszeczkę przyżółkłe kartki i podobnie jeszcze śliczna hogwardowska. Proszę bardzo, mamy krateczkę, mamy większe kratki, mniejsze kratki. Tutaj się dzieje, ładnie to wygląda. No, Harry Potterowy musiał się znaleźć w mojej kolekcji żurnali. Trzy notesy z Tigera. Nie, wróć. To dostałam od Was, bo też mam takie tigerowskie, ale te nie. Te dostałam od Was. Gumka. Piękne linie. Cudne linie. I różnią się jedynie azalisz okładkami i walczą o to, który jest bardziej brokatowy. Są po prostu piękne. Rose gold, gold i gold gold. Śliczne są. Bardzo ładne. Tutaj mamy notesy z Action. Bardzo mi się podobają. Te notesy z Actiona są różne. Nie pamiętam, czy... O, tak, one są w linie. Urocze jest to, że mają na długopis, mają czarną krawędź, w środku mają czerwone linie, z tego co pamiętam, i są z gumeczką. One się po prostu różnią okładkami. Są piękne. Te notesy w Actionie kosztują 9 zł, więc w sumie powiem Wam, za bezcen tak naprawdę. Shine Like a Star. Bardzo fajna forma notesu, bo on jest taki niewymiarowo różny. Mięciutka okładka, taka ładna. Cudną czerwoną linię też tutaj naprawdę można używać super zaklęć. Mam cztery notesy, które zakupiłam w... Jak to się nazywa? Przetwórnia papieru? Fabryka papieru? Zaklęty papier, o, widzicie. To są cztery notesy, za które dałam kupę pieniędzy, bo one kosztowały chyba razem koło 40 zł, 45 zł kosztował jeden, więc tak to wygląda. To są ich tyły i tak naprawdę mamy tak. Duchy pustyni,
To jest takie foliowane, to jest takie milutkie. Piękne środki, jak widzicie. Rewelacyjne, każdy jest inny. I ten zaklęty papier ja nawet subskrybuję. Oni robią teraz kurs kaligrafii na Facebooku, na live'ach na żywo. Mamy właśnie te duchy pustyni. Ten się nazywa Szepty Puszczy. Z takim zielonkawym środkiem. Ten się nazywa, coś będzie ognia, pewnie nie, Rzeki Krwi. Proszę bardzo, taka okładeczka. To jest taka alchemia, słuchajcie, czterech żywiołów. Pakował dla mnie wiatr albo ktoś tam, wiecie, też to takie fajne. I Precioza Orientu. Środeczek, takowyż. Bardzo ładne są te wnętrza, każdy notes zaopatrzony w wstążeczkę. I to jest taki komplet, na który ja sama się skusiłam. Mamy cztery żywioły, jakbyśmy nie widzieli. Niebieski, czerwony, zielony, żółty. Wszystko się zgadza. No i z Astry, tej co robi farby, co wam pokazywałam, takie małe notesy. Tak jak mówiłam, mam jeszcze, o proszę bardzo, te trzy duże. No czy to jest A5, ale one są bardzo fajne. Po pierwsze mają drobną kratkę. Po drugie na każdym jest, to nie jest taka prosta tam cięta linia, tylko zobaczcie, mają sobie brzegi takie fajne. I nawet najbliższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. To chyba akurat jest z Władcy Pierścieni. No i są takie trzy notysiki, też w komplecie, które ja uwielbiam i ubóstwiam. Także proszę, tutaj mamy wiatrak. To tak jak mam te małe, tak samo mam te duże. I gdybym je jeszcze spotkała właśnie Astry, to na pewno bym je jeszcze wzięła i kupiła, bo nawet do notatek są po prostu rewelacyjne, a były jakieś nieprzyzwoicie tanie. I teraz coś, co wam też na pewno w jakimś holu pokazywałam. Prawdziwa księga. Prawdziwa księga. Na magnesik. Proszę bardzo. Bon, coś tam. Bon, Sahir. Nie mam bladego pojęcia. Płaska, także można naprawdę wykorzystać na album do zdjęć, na księgę cieni, na coś, co jest po prostu dla was ważne. Nie umiem tego wymówić nawet, słuchajcie, ale jest po prostu, zobaczcie, czy to nie jest piękne. To jest porównywalne do paper blanksów. Naprawdę jest rewelacja. I mam teraz paper blanksy. Taki mam niebieski, którego używam aktualnie jako pamiętnik. Linia. Hop. Czekajcie, tak jak mówiłam, zawsze wam zostawiam kartki, od kogo jest. Jeżeli tylko no gdzieś tam. Takie to i sentyment, także super. Piękny i cudny. Oni mają te okładki naprawdę piękne. Zamykanie ekstra. I drugi paper blanks też z takim zamykaniem ciekawym. Kartki w linie. Te linie nie są widoczne. Tu oczywiście historia. Dlaczego? Oczywiście zawsze kieszonka. Voilà. Także paper blanksów ci u mnie trochę jest. A to nie jest tak, że boję się używać, ale używam na takie rzeczy, które po prostu lubię. Tutaj mam notesik, który jest prosty, brązowy, ale z takim złotym poblaskiem w linie. Mamy kieszonkę, mamy gumeczkę do notesika, też bardzo ładny. Tutaj śliczny, jednorożcowy, już go wam wyciągam, z jednorożcem. Nie można się mu oprzeć. Cały jest holograficzny po prostu. Z grubą linią. Te takie bardziej jednorożcowe często mają grubą linię, bo to dzieciaki, żeby się mieściły, wiecie. Ale mnie to nie przeszkadza. Co to znaczy, że dla dzieci? To jest dla jednorożców wyraźnie notes, po prostu. Tutaj znowu mamy Action. To jest już ta seria, co wam mówiłam, że jest po prostu świetnie robiona. Ten jeden tam miałam już wcześniej. Drugi był taki złoty, ja sobie też zakupiłam, bo one naprawdę są po 8 zł. Zobaczcie, tutaj cała mandala w środku. Bardzo ładnie to wygląda, tutaj biurko od łapacza snów. No po prostu są ślicznie zrobione. Action po prostu wymiata. Teraz w Łodzi jest Action, chce mi się do niego jechać bardzo, bardzo, bardzo. Ten kupiłam w Chińczyku, ale również mam taki różowy, który mam wykorzystywany, tylko tu jest od mojej koleżanki, od jednorożca Majki. A ten kupiłam sama.
proste, fajne kartki, bardzo dobrze się po nich pisze. No i prosty patent z brokatem. Słuchajcie, Wulka Kosowska, Made in China. To na Wulce pewnie kosztuje grosze. Kolejne z pięknymi okuciami tutaj z brzegu. Środek serduszkowo-różowy. Proszę bardzo, tutaj szary, poważny, a tutaj poważny, poważny i nagle pum, i mamy niepoważny. Ale super wygląda. Katekon to jest, tak jak Wam pokazywałam we wcześniejszym filmie, o, jeszcze jedne kropki mi zostały, czyli mam w sumie dwa notesy w kropki. Bardzo dobrze, dlatego że będę miała na kolejne lata. Nie będę musiała kupować, a ja właśnie mam taki tylko niebieski jako bullet journal teraz. Na pewno znacie z filmów. No jest trochę zniszczony, ale nie przesadzajmy na rok użytkowania, to naprawdę nie do końca. Kolejny troszeczkę większy, takie powiedziałabym B5. Szczęśliwe myśli, Happy Thoughts, cały złoty. Ja myślę, że tutaj to by należało robić afirmacje na bogactwo, dobrobyt i zeszyt spełnionych marzeń. Dlatego, że złoty dodaje prestiżu. Złoty dodaje prestiżu. I jeden z koło brulionów w linie na złotej spirali. Tutaj jest taka jakaś mapka. Bardzo Trinity. Coś tam. Patrzę, gdzie my jesteśmy, ale nie wiem. Nieważne. Ważne, że ładny notes. Kolejny paper blanks, tylko mniejszy. W takim dosyć ciekawym formacie, trochę mniejszym od A5, większym od A6. Znowu mamy pięknie zrobione te linie. I on jest płaski. O, dokładnie tak. Śliczny, zakładeczka czerwona, z tyłu jest kieszonka, zawsze jest w paper blanksach. Ja nawet nie odpinam, tak po prostu. Kolejny dostałam od mojej siostry na gwiazdkę, zeszyt z dziewczynką, gruba okładka. Ja już zaokładkowałam też taki, nie, ten nie dostałam od siostry. Następny dostałam od siostry. Ale zaokładkowałam, żeby się nie niszczył, po prostu, i on jest w linie i ma rysunki dziewczynek z boku. No i tu jest kolekcja Santoro, jakie mogą być notatniki, zeszyty. Ja w ogóle uwielbiam Santoro, także rewelacyjnie. I z tyłu jest taki A4, bardzo ładny. I ten dostałam od siostry, to Santoro, on jest tutaj wysrebrzany, śliczny. Piękny środek i w taką cudną, zobaczcie jak to ładnie wygląda, to jest takie retro to jest, że po prostu tutaj jest tylko przepisy na miłosne eliksiry. I mamy kratkę, i mamy przerywnik, taki cudny, proszę bardzo, na środku, można go używać w dwie strony, i mamy tutaj linię. Proszę bardzo, piękny, cudny zeszyt. Można go używać na dwie strony. Z jednej strony mamy linię, z drugiej strony mamy kratkę. Jest po prostu cudowny. Mam również kolejne spelsy. Już Wam te jedne pokazywałam w sumie. Czyli to są te notebooki do zaklęć. Tak? Czyli 90 zaklęć, tylko ten się troszeczkę różni. Zobaczcie okładką, czy ja go... Nie, troszeczkę się różni okładką. Tutaj nie widać dokładnie tych liter. One się widocznie jakby drukarnia wydrukowała trochę jak chciała, ale to są mniej więcej, o, widzicie te same zeszyty. Ten na jaśniejszym papierze, ten na trochę bardziej żółtym. Tak będziecie widzieć, o, różnice. Ale generalnie ten sam wzór. Bardzo to jest sprytne. Tutaj mam również taką wikkańską malowankę, którą można świetnie wykorzystać do księgi cieni. Po prostu pomalować sobie i wklejać, a są już wydrukowane. To recenzję tego na pewno macie na kanale, bo co mi przychodzi, to ja potrafię robić recenzję po prostu albo Wam pokazywać. Także to jest naprawdę rewelacja. To mam chyba też dwie tego typu książeczki, czyli to jest tak, jedna do wielbienia, druga do wykorzystania, bo tak to by mi było trochę szkoda. I coś, co na pewno nie będę wykorzystywała, dlatego że
To jeszcze tak, bo to jest taka kolorowa książka, także to jest spoko. Też kolorowanka, super sprawa. Widzicie, macie do ołtarzyka, jakieś tam recepty, można koło roku również sobie pomalować i wkleić do księgi cieni, super sprawa. Tutaj gotowy ołtarzyk, taki przenośny, naprawdę fajne. Ale kolejna rzecz jest tak rewelacyjna, że musiałabym mieć dwie, żeby z tego korzystać. To jest po prostu kolorowanka Book of Shadows, też od Was. I słuchajcie, tu jest po prostu wszystko. Tu można, ja to nie wiem, czy to nie warto by było po prostu zeskanować sobie. Ja nie mówię, żeby to robić na zasadzie praw autorskich, ale sobie, jak już się ma tą książkę. I po prostu używać, bo na przykład ogień, tak? To jest naprawdę takie rzeczy do skanowania, rewelacja po prostu. Do wypełniania, do wypisywania. Jest cudna. Ale mówię, ja bym to na przykład... recepty na te, tam jakieś olejki powiedzmy. Można sobie było zeskanować taką stronę i tak, olejek na coś, olejek na coś, olejek na coś, nie? Bo tak, tak jest jedna, to szkoda. Są po prostu, jest po prostu piękne. Jest po prostu piękne. Kolejny zeszyt jest z Empiku. Ja w jednym takim mniejszym mam magiczne cytaty, czyli jak mi coś w książce wpadnie wpadnę w zachwyt, że magia to na przykład coś tam, to właśnie używam, a tutaj mam po prostu duży A4, bardzo ładny zeszyt, który kupiłam w Empiku. Tutaj mam kalendarz od mojego brata na 2018 rok, ale dlatego, że to już tam kit z kalendarzem, znowu coś powkładałam, cała ja. Kit z kalendarzem, ale słuchajcie, to jest coś, co jak wyciągniecie ten kalendarz, jest prosty, zwykły, tak? Jest dosyć, przez tydzień widać na jednej kartce, ja szukałam tygodniowego kalendarza. Wiśniewska to po prostu zawsze się zorientuje na końcu roku. Ale ma okładkę, którą można wykorzystać na dwa długopisy i po prostu na coś, co może być włożone w tą okładkę, dlatego to zostawiłam. I tu mam, co ja tu mam? A, sketchbook, tylko że taki bardzo ładny. Proszę bardzo, mamy wstążeczkę, mamy żółty papier, żółte kartki, też super na księgę cieni może być. I ostatnie prawie że rzeczy. Mam tutaj z drobną spiraleczką w linię notatnik, też od Was, też dostałam. Piękne jest, cudne, love, śliczne. I serduszka, zobaczcie, czy one nie są fajne. One są, o tu mi się ubrudził skubaniec. One są takie z giętką okładką, ten ma żółte kartki. Są po prostu urocze i nie są grube, są cienkie, nawet czy na jakiś kurs będę szła, czy coś, to zawsze mogę jako notatnik, to sobie tutaj źle obcięte widzę, jako notatnik sobie to wykorzystać, także bardzo ładne. I mam jeszcze, to jest właśnie ta druga firma, Peter Pauper Press, co ona nie podrabia Paper Blanks, tylko jest połowę tańsza, a jednocześnie równocześnie bardzo ładna. Ona jest cudnej urody notes. Pięknie wykończony, tylko różni się, o, nie ma kieszonki, ale no zobaczcie, pięknie złocone, piękne linie w ogóle, idealnie prawie takie same jak Paper Blanksy. Zawsze jest też zakładka i zobaczcie, że nawet podobne są, muszę, poczekajcie, znaleźć jakiegoś Paper Blanksa. Zobaczcie, nawet podobne jest tak jakby kolorystycznie, nie, że tak oni podobnie robią, tylko Paper Blanks ma na całość, a oni mają na kawałek. Ta firma to tak podruba i nie powiem, że jest gorsza, nie powiem. Może... Zależy też, który notes się weźmie, ale tą firmę też uwielbiam, także tak to wygląda. Tak patrzę, czy już wszystkie notesy są zrobione. Tam jeszcze takie różowe, ale też zrobiony był. Dobrze, także wszystkie. No to słuchajcie, moi kochani, to już ostatnia część moich notesów. Pewnie jak uzbieram nowe, to będą kolejne. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w innych filmach. Buziaki, pa, pa.